kończy się kolejny rok. Okres jak ten zawsze motywuje nas do podsumowań, do rozmyślania, zastanowienia się nad tym, co zrobiliśmy, co udało nam się zrobić, a co jeszcze przed nami. Był to rok bardzo intensywnej pracy i służby, jeśli chodzi o mnie. Rok wielu wydarzeń, wielu różnych doświadczeń, także przeżyć wspaniałych, a także sytuacji zaskakujących, niespodziewanych, które się gdzieś pojawiły. Ale we wszystkim był Pan. I to jest niesamowite, że możemy przeżywać Boga od stycznia do grudnia, od poniedziałku do niedzieli, każdego miesiąca, każdego dnia. Co byśmy bez Pana zrobili? Jakże wiele wdzięczności jest w moim sercu za to, co udało nam się zrobić w tym roku. Za to, że Pan tak pięknie błogosławił służbę ogólnopolską, służbę misyjną, wewnątrzzborową. We wszystkim oglądaliśmy Boże błogosławieństwo. Kończymy ten rok z wielką radością. Mieliśmy tydzień postu i modlitwy w minionym tygodniu. To, co dla mnie było największą radością, uczestniczyłem wszystkie dni w poście i modlitwie, to, że każdego dnia mogliśmy oglądać Boże cuda. Kiedy modliliśmy się o kogoś w poniedziałek, to ta osoba chora, która nie była w stanie przyjść, była już we wtorek. Kiedy modliliśmy się we wtorek o tych, którzy byli chorzy, przychodzili w środę. I tak każdego dnia składali świadectwo o tym, jak Bóg ich podnosił. Myślę, że jest to niesamowita służba Kościoła w poście i modlitwie. Czasami niedoceniana, nie eksponowana, nie akcentowana tak mocno, ale przynosząca ogromny skutek. Ogromny skutek. Cieszę się, że mogliśmy modlić się o naszego drogiego brata Michała. Każdego dnia pościliśmy. Wiemy, że Pan wszystko widzi i wie, że w Jego rękach jesteśmy. Chciałbym życzyć Wam, zborowi Betel, bo prawdopodobnie nie będziemy się widzieć już w tym roku, życzyć Wam radosnych, błogosławionych świąt, tego okresu wspominania narodzenia Pańskiego. Nie celebrujemy świąt tak, jak robi to cały świat. Nie jestem zwolennikiem takich ekstremalnych akcentów. My także nie dekorujemy naszej kaplicy, nie robimy z tego wielkiego show, bo nie na tym polega to wspominanie. Tak naprawdę nie wiemy, czy to ta data, czy to ten czas. Jedno, co wiemy, to Pan przyszedł, narodził się, nasz Zbawiciel. I był taki dzień, w którym On pojawił się na ziemi, urodził się, przyszedł jako człowiek, aby nas zbawić. Akcentujemy to. Ale przede wszystkim po to, aby Go uwielbić, aby oddać Mu chwałę, aby cieszyć się, radować z tego, co uczynił dla nas. Dlatego życzę Wam tego okresu świątecznego w Bożej, wspaniałej atmosferze obecności Pana w Waszych domach, rodzinach, na nabożeństwach, a także życzę Wam błogosławionego Nowego Roku, takich samych, a nawet i większych, jeszcze głębszych, lepszych przeżyć z Bogiem, doznań z Bogiem w Waszym życiu zborowym, a także rodzinnym. I niech Pan nas błogosławi. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia od Naczelnej Rady Kościoła. Mieliśmy początkiem grudnia spotkanie, też kończące rok naszej służby. Dziękowaliśmy Bogu za to, co udało nam się osiągnąć. Serdeczne pozdrowienia od Naczelnego Prezbitera Marka Kamińskiego dla Was. Prosił mnie, abym pozdrawiał zbory, które będę odwiedzał. Prosił nas, Prezydium, Naczelną Radę Kościoła, abyśmy pozdrawiali i błogosławili zbory Pańskie. Też z Niemiec przywożę pozdrowienia, bo proszono mnie. W listopadzie odwiedziłem kilka zborów polonijnych i Polonia w Niemczech ma się bardzo dobrze. Byłem bardzo zbudowany, że to, co
siali nasi ojcowie wiary, między innymi prezbiter Michał, prezbiter Milewski, przynosi tak niesamowity owoc. Miałem okazję powołać do istnienia kolejny zbór polonijny w Mannheim, zbór Masada, kościoła zielonoświątkowego, który należy do BFP, kościoła niemieckiego. Wraz z pastorami niemieckimi mogliśmy uczestniczyć w ordynacji na pastora, brata Janusza Jarosika, który został pastorem tego zboru. Było to wspaniałe, niesamowite nabożeństwo. Przyjechało wielu gości, Niemców i Polaków. Świętowaliśmy razem. Niemcy mieli tylko jeden problem. Pytali się mnie, czy my zawsze tak pięknie i tak wzniośle celebrujemy powołanie zboru i pastora do urzędu. Ja mówię, zawsze tak wzniośle, bo 3 godziny trwało nabożeństwo. Mówi, bo my tak bardziej urzędowo, szybko, a u was to tak pięknie wszystko wygląda. Także byli pod wrażeniem. Odwiedziłem zbór w Düsseldorfie, w Wuppertalu, a później wraz z żoną byliśmy jeszcze w drugi weekend. Następny polecieliśmy do Niemiec, aby usługiwać Polonii w Hamburgu. Tam także było nabożeństwo dla kobiet prowadzone przez Gosię i później ewangelizacja. Zbór w Hamburgu jest dla mnie niesamowitym błogosławieństwem, bo chyba najbardziej dynamicznie rozwijającą się polonijną grupą w Niemczech. Pięknie działają, są niesamowicie Bogu oddani. Tam czuć obecność Pana, tam czuć Bożą świętość pośród tego ludu. Tam odczuwa się, że ci ludzie się modlą, że służą Bogu całym sercem. I był to niesamowity czas, znowu nawróciło się kilka nowych osób. Pięknie jest kontynuować to dzieło rozpoczęte przez naszych poprzedników, którzy włożyli ogrom pracy, by służba Pańska tam mogła się rozwijać. Pozdrowienia także od naszego zboru w Jastrzębiu dla was. Kochamy was. Cieszymy się, że możemy służyć razem w tym rejonie Polski na Śląsku. Cieszymy się, że mogliśmy też zaistnieć dzięki wam, dzięki pracy zboru Betel w Ustroniu. Niech wam Bóg błogosławi. Marek zapowiedział aktywna wiara, a ja mam inne kazanie. Inny wykład, a więc zrobię tak, że nazwę ten wykład aktywna wiara. Bo tak naprawdę cały czas żyjemy w wierze. A więc mimo, że mam inny tytuł, to go zamieniam, natomiast treść będzie z tego nowego wykładu. I wszystko będzie pod aktywną wiarą, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen? Co jeszcze? Bez wiary nie można się Bogu podobać. Możemy przybierać różne formy zewnętrznej, religijnej pobożności, ale tak naprawdę Pan patrzy na serce i oczekuje tam postawy wiary. Chciałbym dziś mówić na temat bardzo związany z wiarą, bo to, o czym będę mówił, pomoże nam żyć w wierze. Tak naprawdę nazwałem dzisiaj moje rozważanie napromieniowani Bogiem. Bardzo ciekawe określenie. I dziś będę mówił o tym, że my poprzez to, że zaufaliśmy Bogu, możemy lśnić, możemy przekazywać Jego chwałę. Możemy lśnić Jego światłem. Możemy promieniować Jego obecnością w naszym życiu i te promienie Bożej obecności mogą przenikać do życia innych ludzi, którzy są spragnieni prawdziwego życia, którego poszukują bezustannie. I chciałbym, abyśmy poprzez to byli zachęceni. Ja także chcę siebie zachęcać, chcę promieniować Bożą chwałą, Bożą obecnością. Kiedy Bóg zmienił nasze życie, kiedy przyszedł do naszego życia, to wniósł siebie w nasze życie. To jest niesamowite. Nie jestem już sam, ale mój Pan jest ze mną. Mój Bóg żyje w moim sercu. Biblia mówi, że nie potrzebuje On domu rękoma budowanego, ale potrzebuje naszego ciała. My jesteśmy świątynią Bożą. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I to powoduje, że nagle zaczynamy żyć wiarą w Boga. Zaczynamy Mu wierzyć, zaczynamy Mu ufać. I On zaczyna wykonywać swoje dzieło w nas i przez nasze życie. Co wnosi Bóg do naszego serca, do naszego życia?
Gdy mamy z Nim społeczność, wnosi swoją obecność, wnosi swoje piękno, wnosi swoją chwałę. Tak naprawdę jesteśmy prawdziwie piękni. Dzięki Bogu. Dzięki obecności Pana w naszym życiu. Każdy z nas jest Jego własnością. Czego nam potrzeba, abyśmy mogli nosić Bożą chwałę, Bożą obecność? W ogóle co to znaczy być napromieniowanym? Co to znaczy napromieniowanie? Napromieniowanie to jest irydiacja, jeśli dobrze wypowiadam, czyli poddanie się ciała, organizmu, działaniu promieniowania przenikliwego. Wyróżnia się napromieniowanie zewnętrzne, wywołane zewnętrznym polem promieniowania, takim jak gamma albo rentgenowskim, ale także wewnętrzne, które powstaje na skutek przedostania się substancji promieniotwórczych do wnętrza ciała, do wnętrza organizmu. Bóg pragnie sam przeniknąć do naszego życia. On pragnie przenikać każdą sferę naszego życia. I to jest to, co przeżywam i co chcę wam powiedzieć. On pragnie przenikać nasz sposób myślenia. On pragnie przenikać nasz sposób postępowania. Nasz sposób mówienia, nasz sposób reagowania. Bóg chce przenikać nasze życie w każdej sferze swoją obecnością. Jest to możliwe. I to nie jest żaden fanatyzm. Bóg chce, aby Jego dzieci były gorące, były płomienne duchem. Bóg nie chce, aby Jego Kościół był letni. Bóg chce, aby Jego Kościół był gorący, aby był płomienny duchem. On chce, abyśmy byli napełnieni Jego mocą, Jego obecnością i abyśmy mogli przeżywać to, co przeżywali przed nami inni. To, co doświadczali inni, są przykładem dla nas, począwszy od Jezusa Chrystusa. A więc przyjrzyjmy się pierwszemu przykładowi. Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale przeczytam 2 wiersze. Jest to opowieść o wydarzeniu, kiedy Pan Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i poszli na górę, by się modlić. I tam nastąpiło przemienienie Jezusa. Jest to znana historia. I te 2 wersety brzmią tak. 28 i 29. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał ze sobą Piotra i Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. Skutkiem była reakcja apostołów, uczniów pańskich. Dobrze nam tu być. Coś niesamowitego promieniowało, przenikało z życia Jezusa. Że nagle na tej górze modlitwy chcieli pozostać. Pamiętacie, oni powiedzieli, zróbmy czy rozbijmy tutaj namioty i pozostańmy tutaj. Tu jest dobrze, dobrze nam tutaj być. Wtedy Bóg objawił się, przemówił, powiedział, ten jest Syn mój umiłowany. Oni się zachwycili Nim, otrzymali objawienie i także usłyszeli głos. Nie bójcie się, nie lękajcie się, wstańcie i patrzcie na mojego Syna, na Jezusa Chrystusa. Jaka to jest lekcja dla nas? Jeśli będziemy przebywać z Bogiem, jeśli będziemy mieć z Nim bliską relację, jeśli będziemy spędzać z Bogiem czas i pozwolimy Mu, aby On wpływał na nasze życie, to także nasze życie będzie przemieniane, będzie lśniło Bożą obecnością. To jest lekcja, której możemy się nauczyć z tego przykładu. Jego przemieniająca nas obecność będzie przenikała przez nasze życie i choć wydaje się to dziwne, to, co powiem, wydaje się dziwne. Ludzie będą chcieli z nami przebywać. Choć z natury jest inaczej. Kiedy chcemy opowiadać o Jezusie, to czujemy sprzeciw, nieprawdaż? Ludzie nie bardzo chcą słuchać. Bo nie tylko, myślę, chodzi o słowa. Myślę, że chodzi o to, aby nasze życie przyciągało jak magnes.
aby nasze życie oddziaływało na drugiego człowieka. Czasami nie potrzeba zbyt wiele słów, ale nasze postępowanie, to jak mówimy, to jak reagujemy, to jak się zachowujemy, powoduje, że ludzie zadają pytania i są dotknięci i mówią, jakoś miło się z Tobą przebywa. Jakoś dobrze się z Tobą przebywa. I myślę, że to jest to promieniowanie, o którym mówimy. Że Pan chce przez nasze życie działać. Po to jesteśmy Jego Kościołem, aby przez nas mógł działać. Przez Kościół swój Bóg pragnie objawić swoją chwałę. To jest moją modlitwą na koniec tego roku. Aby moje życie było życiem, które promieniuje Bogiem. Które przenika do innych, które dotyka innych. Kiedy z nimi rozmawiam, kiedy się z nimi modlę, kiedy robię cokolwiek w ich towarzystwie, aby moje życie przenikało do ich życia dzięki obecności Jezusa Chrystusa. Duch Święty przychodzi do naszego życia i przemienia nas w innych ludzi. Kochani, w niedzielę to tak przeżyłem. Była taka pogoda, ciśnienie niskie, pochmurno, nie wiem jak było w Ustroniu, ja mówię o swoim mieście, tu może świeciło słońce, nie wiem. A więc było tak szaro i czuć taką atmosferyczną depresję. I wtedy warto się zachęcać, że choć nasze ciała są słabe, choć nasze życie jest ograniczone i podatne na te działania, to Duch tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w nas. I Biblia mówi, że On ma moc ożywić nasze śmiertelne ciała. On ma moc wnieść coś świeżego, coś radosnego, coś wzmacniającego nas w nasze słabe ciała. I wtedy możemy na nowo promieniować Bogiem i Jego radością. Choć wiele razy nie jest nam do śmiechu, nieprawdaż? Choć wiele razy przytłacza nas życie, to jednak obecność Pana, obecność Boga powoduje, że możemy promienieć Bożą chwałą. Drugi przykład. Tym drugim przykładem jest już człowiek, Mojżesz, bo mówiliśmy o Jezusie, Jezus jest Bogiem, a więc można by powiedzieć, łatwiej było mu promieniować, lśnić tą Bożą chwałą, przyciągać innych do siebie, ale Mojżesz, oto czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, od 28 wiersza, później 35, bo przeczytamy do 30 i jeszcze dodam 35 werset. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy, nie jadł chleba i nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Podkreśliłem sobie tłustym drukiem to zdanie. Skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, to jest wiersz 35, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Mojżesz lśnił Bożą obecnością. Twarz jego promieniała. Dlaczego? Bo spędzał czas z Bogiem. Przebywał u Pana. Czytaliśmy w wierszu 28. Przebywał z Panem na tej górze. Spędzał z Nim czas. I oto obecność Boża zstąpiła na niego. A więc przysłowie nasze, stare przysłowie, które często mi mama powtarzała, z kim przebywasz, takim się stajesz. Jeszcze tutaj się mówiło, z kim obstajesz, takim się stajesz. Tutaj ma niesamowite odbicie duchowe. Bo jeśli przebywamy z Panem, jeśli przebywamy w Jego obecności, to Jego obecność przemienia nas. To jest niemożliwe, aby być takim samym, gdy przebywa się z Panem.
gdy przebywa się w modlitwie, gdy przebywa się w Słowie, gdy przebywa się w obecności Bożej, w uwielbieniu Jego imienia, jest niemożliwe, aby być dalej taką samą osobą. Ta przemiana powoduje, że stajemy się podobni do Niego. I taki jest Boży cel przebywania z nami. Czytamy w Księdze Psalmów, 34 Psalm, wiersz 6. Spójrzcie na Niego. Jest tutaj mowa o Bogu naszym. Spójrzcie na Pana, na Boga swego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Psalm 34, wiersz 6. A więc, gdy patrzymy na Niego, gdy spędzamy z Nim czas, wtedy przenika nas Jego obecność i zajaśniejemy, nasze oblicza zajaśnieją i nie okryją się wstydem. To nie było tylko przeżycie dla Mojżesza. I nie mówimy dzisiaj o tego typu promieniowaniu, które biło z Mojżesza. Mówimy o tym duchowym doznaniu naszych wnętrzach obecności Bożej, która przenika na innych ludzi w formie naszej mowy, myślenia, postępowania, zachowania, które dotyka dzisiaj ludzi w tym świecie złym, chorym, zepsutym. Jest to ważne. Przypowieść Salomona, 13 rozdział, wiersz 9. Światłość sprawiedliwych jaśnieje. Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Przypowieści Salomona, 13 rozdział, wiersz 9. Światłość sprawiedliwych jaśnieje. Jest to ważne, abyśmy pamiętali o tym, że jaśniejemy. Bo na końcu chcę odnieść się do sytuacji, w której funkcjonujemy jako Kościół i potrzebujemy wiary, abyśmy jaśnieli w świecie pokrytym ciemnością, abyśmy jaśnieli jako Kościół. Pieśń nad pieśniami, 6 rozdział, wiersz 10. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? O kim mówi tutaj autor pieśni nad pieśniami? Kimże jest ta? Kogo on wspomina? Mówi o oblubienicy, tak? Mówi o Kościele. Mówi o nas. Jest to prorocze przesłanie do naszego życia. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna? Jesteśmy jak zorza poranna. Piękna jak księżyc. Promienna jak słońce. Piękne określenia biblijne dotyczą Ciebie i mnie. Amen? Przyjmijmy to. Zabierajmy to do naszego życia. Niech nasze życie będzie pełne Bożych promieni. Niech promieniuje z nas Boża chwała. Promienna jak słońce. Oblubienica Pana, Kościół. Promienny jak słońce. Blaskiem świecącym obecności Bożej. Kiedy Duch Święty stąpił na Kościół w Dziejach Apostolskich, kiedy modlili się i szukali Bożego oblicza, to ich przemiana była tak widoczna, że niektórzy mieli różne skojarzenia. Oni byli inni, oni byli przemienieni. Nie bójmy się bycia innymi. Dzisiaj to czasami troszeczkę posuwa się według mnie za daleko. Że my musimy być bardzo otwarci dla świata, aby ich przyciągnąć. Musimy bardzo pod nich wszystko robić i siebie prezentować, aby ich zafascynować Bogiem. Obyśmy się nie pośliznęli. Nie bójmy się bycia innymi. Nie bójmy się naszej tożsamości. Kiedy oni zostali napełnieni Bożą obecnością i przeniknęła ich Boża chwała, kiedy to miało miejsce? Kiedy modlili się, byli razem na jednym miejscu, kiedy szukali Bożego oblicza, kiedy pragnęli Bożej obecności i Bożej chwały, wtedy Pan przyszedł, zostali napełnieni Bożym Duchem, wypełniła się obietnica i wszyscy, którzy ich słyszeli i widzieli, byli zachwyceni, byli zatrwożeni, widzieli, że coś się wydarzyło. Kretańczycy, Arabowie, wszyscy słyszymy, jak mówią w naszych ojczystych językach o wielkich dziełach Bożych. Stało się coś, pełni zdumienia. Nie wiedząc, co o tym sądzić, pytali jednych drugich, co to ma znaczyć. A więc ta odmienność, ta inność była
ewidentna, była widziana, przenikała do życia ludzi. Opowiadali o Bogu z niesamowitą pasją. Głosili z wielkim entuzjazmem, radośni, odważni, swobodni, naturalni, promienni pasją dla Jezusa. Niektórzy uważali, że opili się. Młodym winem się popili. Myślę, że z powodu odwagi, jaką mieli, radości, którą wyrażali. Te wszystkie cechy powodowały, że ludzie zadawali sobie pytania. Ich uśmiech na twarzy, może wypieki na twarzy. Radość z tego, co przeżyli. Entuzjazm w sercu. To powodowało, że ludzie mieli różne skojarzenia. Ale oni się nie wstydzili tego, co przeżyli. Nieśli to przesłanie pełne radości, pełne życia. Przykład Kościoła. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, kilka wierszy od czwartego. Bardzo piękny fragment. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza Jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba Ducha. Jeśli fascynujemy się Mojżeszem i to, że lśniło Jego oblicze i że musiał zakrywać swoje oblicze chustą, bo lud Boży, nawet ci Jego najbliżsi, mieli problem z przebywania blisko Niego, to apostoł Paweł powiada, że była to jasność przemijająca, chwilowa. O ileż bardziej my, Kościół, mieć będzie więcej chwały z powodu służby Ducha. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. 10 wiersz. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. 11 werset. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. To, co jest dzisiaj. To, co mamy z Bożego Ducha. 12 werset. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Dlatego, że my chcemy, aby nasze czyny i życie z Bogiem były widoczne na zewnątrz. Po to żyjemy, po to jesteśmy Kościołem. Jeśli ma coś się zmienić, jeśli ma nastąpić przełom, to my jesteśmy tymi narzędziami Bożymi, które tego dokonają. Abyśmy mogli tego dokonać, potrzebujemy tej chwały, tego ducha, tego napełnienia, tego światła, tego blasku Bożego w naszym życiu. Aby to posiadać, potrzebujemy wiary, że mam do tego dostęp. Muszę wierzyć, że po to żyję, abym był nośnikiem przemian w środowisku, w którym Bóg mnie postawił. Nie chodzi tylko o to, byśmy mieli wspaniały czas na naszych nabożeństwach. Nabożeństwa są cudowne. Potrzebujemy ich. Biblia mówi, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, zgromadzeń naszych, bo tracimy. Ale my na co dzień żyjemy Bożą chwałą. My na co dzień wykonujemy naszą służbę, nasze zadania, do których nas Bóg powołał. W Ewangelii Mateusza 5,16 czytamy, tak te światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich. Pan Jezus powiedział. Mówił wtedy o soli i mówił o świetle. I mówił, że światło nasze ma jaśnieć na oczach wszystkich.
po to, by widzieli dobre uczynki w nas i wielbili za nie Ojca Waszego, który jest w niebie. A więc mamy coś do zrobienia. Mamy zadanie. Mamy cele, które musimy osiągnąć. Jaki jest Bóg? Przede wszystkim Jego pragnieniem jest zbawienie człowieka. Zbawienie, ewangelizacja, niesienie dobrej nowiny jest w Jego sercu. To jest najwyższe zadanie, które zostało nam zlecone. Tak umiłował Bóg świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Odbijamy to pragnienie. Promieniujemy tym pragnieniem. To powinno być naszym celem życia. Nie chodzi tutaj o to, by mówić, nikt się nie nawraca. Chodzi tu o to, by zrobić wszystko, by ludzie mogli się nawrócić. Ja wiem, że nie jest łatwo. Sam głoszę Ewangelię i sam też opowiadam indywidualnie ludziom o Jezusie. Sam też staram się dotrzeć do najbliższych w mojej rodzinie. Nie jest to łatwe. Ale sprawa opiera się o to, czy my robimy wszystko, aby inni ludzie mogli się nawrócić. To Jezus zbawia. To On daje życie. Ale czy ja robię wszystko, czy ja zrobiłem wszystko, czy staram się robić wszystko, aby to pragnienie Boga wyrażać poprzez moje życie. Po drugie, jest Bogiem, który kocha. Bóg jest miłością. I tu mamy wyzwanie. Czy my jesteśmy gotowi, aby kochać tak, jak Bóg kocha? Kochać innych ludzi. Kochać nawet wrogów swoich. Kochać tych, którzy może postępowali strasznie w swoim życiu. Kochać ich Bożą miłością. Czyli odbijać Boże serce, Boże pragnienie, które On nosi. Bóg jest Bogiem ofiarnym. Ofiaruje, daje, udziela obficie. Jest Bogiem hojnym. Hojnie obdarza nas. Czy ja jestem teraz tak oddany Bogu, tak napromieniowany Bogiem, aby odbijać Jego hojność, abym był także ofiarny, dającym ze szczerego serca. I nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, chodzi o swoje życie, swój czas, o swoją strefę komfortu, w której czasami może wygodnie mi żyć. Czy jestem gotowy to złożyć na ofierze i być ofiarnym moim życiem, aby się udzielać poprzez to działanie Boże przeze mnie. Jest Bogiem, który lubi przebywać w chwałach swojego ludu. Duch Święty czyni nas chwalcami. Ja coraz bardziej przeżywam to w swoim wnętrzu. Może nie jest to jakaś negatywna postawa, ale pewne pytanie i też czasami smutek, kiedy widzę ludzi wierzących, którzy nie wyrażają chwały Bogu. Kiedy patrzę czasami na Kościół, na zbory, na wspólnotę, a dużo jeżdżę i widzę mnóstwo ludzi zbawionych, wierzących, którzy w jakiejś ciszy, w jakimś amoku, w jakimś zamyśleniu przebywają na nabożeństwach. Gdzieś tam wpatrzeni w podłogę albo w sufit. Wydaje mi się, że to, co mówi Biblia, jest wystarczające, byśmy Bogu oddawali chwałę, byśmy byli chwalcami. Byśmy byli wolni w tym, by oddawać Mu cześć naszymi modlitwami, naszym głosem, naszym gestem, naszymi wzniesionymi rękoma, otwartymi ustami. Ktoś, kto mi mówi, że on to w sercu wszystko przeżywa, jakoś nie bardzo mogę się z tym pogodzić, bo co w sercu, to i na zewnątrz, to i na ustach naszych, powiedział Pan Jezus. Ja rozumiem, że czasami potrzebujemy wyciszenia, ale kiedy ktoś notorycznie przyzwyczaił się do pewnej postawy i brak tej chwały, tego uwielbienia, gdzieś brakuje tego promieniowania duchowego, tego ognia w sercu, który powoduje, że wyzwala się z nas entuzjazm. Dlatego Biblia budzi nas ze snu. Wiele razy Słowo Boże nas motywuje, nas zachęca, byśmy powstali, byśmy się obudzili, byśmy powstali z martwych, a zajaśnieje nam Chrystus. Chociażby w liście do Efezjan czytamy o tym 5 rozdziale w 14 wersecie.
że Pan chce jaśnieć w naszym życiu, chce promieniować przez nasze życie, chce być światłem i blaskiem naszego życia. I przejdźmy jeszcze do przykładu nas samych. Oto nasze życie. Co mówi Biblia o nas? Drugi jest do Koryntian 3,18. W tym wierszu apostoł Paweł wyraża takie słowa. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Bardzo skomplikowany werset. Taki tak trudno ujęty w słowa. Dlatego przeczytam wam tłumaczenie słowa życia. To jest parafraza Nowego Testamentu, która trochę prościej wyjaśnia nam chociażby wiersz tego typu. I ten werset brzmi tak. Tak więc my, chrześcijanie, z odsłoniętą twarzą odbijajmy blask Pana. Odbijajmy blask Pana. I to tłumaczenie Billy Graham'a, słowo życia, pomogło mi w temacie promieniowanie. Odbijajmy blask Pana i dzięki Jego Duchowi coraz bardziej się do Niego upodabniajmy. A więc jeśli moje życie ma promieniować, musi upodabniać się do Pana. Jeśli upodabniam się do Pana, wtedy odbijam blask Pana. Wtedy moje życie staje się życiem, które przenika jak promienie do życia innych ludzi. W Chrystusie jest nasza siła. W Chrystusie możemy działać i poświęcając nasz czas, możemy dotykać się w niesamowity sposób różnych sfer życia ludzi, którzy są wokoło. Kiedy nauczaliśmy ostatnio na temat grup domowych, takie myśli się pojawiły. Nasza ludzka natura sprawia, że rozpraszają nas sprawy mniej ważne, banalne. Potrafimy się za nimi uganiać, nie mając wyraźnego celu. I tak czasami jest w naszym życiu. Gdybyśmy tak usiedli spokojnie i prześledzili cały nasz grafik życia, to ileż by tam było spraw, za którymi się uganialiśmy, spraw banalnych, które nie miały wielkiego znaczenia, a poświęciliśmy im bardzo wiele czasu. Niektórzy ludzie zmieniają kierunek, pracę, relacje z ludźmi, kościoły i inne przyziemne sprawy, mając nadzieję, że każda z tych zmian położy kres ich rozterkom albo wypełni pustkę w ich sercu. Tak naprawdę potrzebujemy spędzić czas z Bogiem. Wejść w Jego obecność. I wtedy będziemy w stanie zrobić coś, czego nie robiliśmy dotychczas. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 5,17, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, a później także parafrazę tego wiersza, powiedział tak. Nie bądźcie więc nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. I parafraza, tak jak tłumaczone i czytane przez nas słowo życia w amerykańskiej wersji jest taka parafraza, która nazywa się The Message, bardzo ją lubię. Ten wiersz brzmi tak. Nie żyjcie beztrosko i bezmyślnie. Upewnijcie się, czy wiecie, czego oczekuje wasz mistrz. Piękne tłumaczenie. Nie bądźcie więc nierozsądni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest względem was wola Pana. Nie żyjcie więc beztrosko i bezmyślnie. Upewnijcie się, czy wiecie, czego oczekuje wasz mistrz. Nasz mistrz oczekuje, abyśmy byli jego świadectwem. Wierzę, dlatego że chcę być jego świadectwem. Chcę, aby przenikała mnie Boża chwała, Boża obecność. Czego oczekuje Pan? Pragnie, abyśmy obwieszczali prawdę o zwycięstwie wobec wszelkiej ciemności. Nasze zaangażowanie i oddanie najważniejszej sprawie naszego życia, czyli Bożemu Królestwu, powoduje, że inwestujemy w to, co trwa wiecznie. Jeśli zainwestuję w to, co trwa wiecznie, nie muszę się bać o moją przyszłość. Nie muszę się bać o moje jutro.
Boże Królestwo jest miejscem, w które warto inwestować swoje życie. Wszystko, co się ma i co się posiada. Nie wiem, jak w waszych kręgach zborowych, ale w niektórych miejscach coraz mocniej mówi się na temat czasów ostatecznych. Wiem, że w niektórych kręgach chrześcijańskich bardzo mało się na ten temat mówi i nie przykłada się do tego wagi. Szczególnie w tych kręgach, gdzie ciągle jest mowa o motywacji, o osiąganiu sukcesów, o zdobywaniu różnych bogactw i o dbaniu o to, by dobrze wyglądać i mieć się jak najlepiej. Tam nie mówi się zbytnio o czasach ostatecznych i o powtórnym przyjściu Jezusa, bo to nie bardzo się wkomponowuje w ten system. Jak najdłużej żyć, jak najbardziej być bogatym tutaj na ziemi. Ale nasza ojczyzna jest w niebie. I my mówimy o czasach ostatecznych. I nie musimy się wstydzić mowy o czasach ostatecznych. Pan Jezus powróci. Ale także musimy pamiętać, że gdy mówimy o czasach ostatecznych, to nie mówimy to po to, by żyć w przerażeniu i strachu. Aby straszyć się nawzajem. Nie musimy się bać. Kościele, nie musimy się bać. Nie musimy się bać czasów ostatecznych. Dlatego, że mamy solidny fundament, a nim jest Chrystus. Że jesteśmy w najbardziej bezpiecznych rękach. Że Bóg troszczy się o nas. I często zapominamy, skupiając się na tym, co się dzieje, na wydarzeniach i dziejach ostatecznych, zapominamy o tym najważniejszym, aby skupiać naszą uwagę na naszym zadaniu i na tym, kim jesteśmy. Aby wykorzystać czas, bo dni są złe. Do tego nas Biblia zachęca. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. I znalazłem taki niesamowity werset. I modlę się, aby nasze życie nie pozwoliło diabłu, by zniewolił nas duchem lenistwa lub obojętności. Dlatego, że w tych czasach, w których żyjemy, Bóg chce w szczególny sposób promieniować przez ciebie i przeze mnie. Izajasz prorok prorokował w taki sposób. Jest to 60 rozdział, 2 i 3 werset. Niech to będzie słowo dla nas na czasy, w których żyjemy. Gdy całą ziemię zalegają mroki, a nad ludami widać tylko ciemność. Czy żyjemy w takich czasach? Gdy całą ziemię zalegają mroki, a nad ludami widać tylko ciemność, wtedy to ukaże się Pan ponad tobą. I Jego chwała zajaśnieje w górze. Narody zmierzają ku Twojemu światłu, a królowie ku powstającej jasności. Bardzo przeżyłem ten werset. W samym środku jądra ciemności jest Kościół, jest wierzący człowiek, taki jak ty i ja. I kiedy całą ziemię zalegają mroki, dzieje się tak źle i jest tak ciemno i jest tak niebezpiecznie, wtedy Pan ukazuje się nad tobą i nade mną. Wtedy Pan przychodzi w swoim blasku, w swojej chwale. Przychodzi do naszego życia i Jego chwała jaśnieje nad nami. Możemy świecić Jego światłem, możemy promieniować Jego blaskiem. Możemy w tej ciemności być tymi płonącymi pochodniami, które wskazują drogę. Pokazują ku światłu. Jest tutaj piękna obietnica, że nawet narody zmierzają ku temu światłu, a królowie ku powstającej jasności. Bóg nie ma względu na osobę. On chce zbawić nawet tych, którzy rządzą, aby zobaczyli światło, światło Jezusa. Jakiś wpływ możemy mieć, służąc Bogu w zalegającej ciemnością ziemi, uwalniając Bożą światłość, uwalniając Boże zamiary wobec ludzi, którzy żyją wokół nas. A Boże zamiary są przychylne dla człowieka. On nie chce śmierci grzesznika. On nie chce nikogo zabić. On nie chce nikogo rzucić w ogień piekielny. On chce zbawić. On chce ratować. On chce pomagać. On chce uzdrawiać. On chce wyzwalać. Nasza aktywność, nasze działanie, tak na to patrzmy, niosą niezwykłą nadzieję i obietnicę przewyższającą ciemność, o której mowa w proroctwie Izajasza.
możemy stać i być owładnięci Panem, przejęci Panem, napełnieni Bogiem, aby sprawiać, że ciemność rozprasza się, gdy idziemy, gdy się przemieszczamy, gdy docieramy w różne miejsca, gdy głosimy tą Ewangelię. A więc zachęcam, bądźcie aktywni, aby na przyszły rok, na spotkanie liderskie przyszedł cały zbór aktywnych ludzi w służbach, gotowych do poświęceń. Po takim kapłańskim narodem jesteśmy, bo wszyscy możemy być aktywni i wszyscy możemy świecić Jego blaskiem i wszyscy możemy rozpraszać ciemność i uwalniać woń Chrystusową. Amen. Tym was chciałem zachęcić, abyście promieniowali Panem, aby świecił blask Chrystusa, aby świeciło światło Ewangelii przez nas. I uchwyćmy to wiarą. Poprzez aktywną wiarę chcielibyśmy uchwycić tą wizję i powiedzieć: tak, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Chcę świecić Twoją chwałą. Nie chcę zasłaniać mojego oblicza. Chcę, aby moje oblicze było widoczne w ciemności, aby inni mogli poznać, jak dobry jesteś.